Jak widać z raportu Polska na talerzu, przygotowanego przez Makro, w Polsce wydajemy między 10 a 40 zł w restauracji. To oczywiście zależy od regionu, od restauracji, od budżetu, ale też od pory dnia, na przykład tanie oferty lunchowe. Więcej wydajemy w weekend, średnio o 10 zł więcej na osobę i podejrzewam, że to ma związek z weekendowym piciem alkoholu. Praktycznie ponad 60% badanych odwiedza restauracje w tygodniu i w weekendy. To, co ja zauważam, to jest efekt tego, że rekompensujemy sobie po części ten czas spędzony w pracy, czas poświęcony na nasze obowiązki i to jest moment, w którym chcemy skorzystać z tego wszystkiego, co oferują nam restauracje. Najpopularniejsze są ciągle pizzerie, fast foody, kuchnie takie mniej popularne, tak jakieś tajskie, indyjskie, to jest jednak pewne nowum, tak, i rzadziej wykorzystywane.